Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, w czwartek 15 października, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przechodzą w tryb zdalny. Uważam, że jest to wiadomość tragiczna. Premier Mateusz Morawiecki, czy w ogóle cały rząd, nie odpowiedział na pytanie zadane na spotkaniu z opozycją, na podstawie jakich ekspertyz, jakich dokumentów, jakich naukowców, jakich prac naukowych podejmują swoje decyzje. Nie zostały podane żadne konkretne nazwiska, żadne konkretne dokumenty. Natomiast zdobywająca popularność deklaracja z Great Barrington, deklaracja stworzona przez na przykład doktora Martina Kulldorfa, profesora medycyny na Uniwersytecie Harvarda, doktora Sunetra Gupta, profesorka na Uniwersytecie Oksfordzkim, doktor J. przepraszam, jeśli źle przeczytam, Bhattacharya, profesor na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Stanforda. Ta deklaracja została podpisana przez tysiące lekarzy, którzy albo praktykują, są praktykującymi lekarzami, albo są naukowcami, powiedzmy, zajmującymi się medycyną. A więc mamy tutaj podane na stronie, którą podlinkuję, prawie blisko 10 tysięcy naukowców związanych z medycyną. Ponad 26 tysięcy praktykujących lekarzy podpisało tą deklarację. W tej deklaracji czytamy: osobom, które nie są szczególnie narażone, powinno się natychmiast pozwolić na powrót do normalnego życia. Proste zasady higieny, takie jak mycie rąk i pozostawanie w domu, kiedy czujemy się chorzy, powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby obniżyć próg potrzebny do osiągnięcia odporności stadnej. Szkoły i uniwersytety powinny być otwarte na nauczanie stacjonarne. Należy przywrócić zajęcia dodatkowe, takie jak wychowanie fizyczne. Młodzi dorośli należący do grupy niskiego ryzyka powinni pracować normalnie, a nie z domu. Restauracje i inne przedsiębiorstwa powinny zostać otwarte. Należy wznowić działalność w zakresie sportu, sztuki, muzyki i innych wydarzeń kulturalnych. Osoby, które są bardziej narażone, będą mogły brać dobrowolny udział w tych wydarzeniach, podczas gdy społeczeństwo jako całość będzie się cieszyć ochroną zapewnioną bardziej wrażliwym przez tych, którzy zbudowali już pewną odporność stadną. Również ta deklaracja stwierdza na samym początku: jako epidemiolodzy chorób zakaźnych i naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym mamy poważne obawy dotyczące niszczącego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne dominujących polityk walki z COVID-19, proponując jednocześnie podejście nazwane ukierunkowaną ochroną. Przypominam, 26 tysięcy praktykujących lekarzy podpisało się pod tą deklaracją imieniem i nazwiskiem. Tymczasem nasz rząd, nie podając żadnych imion i nazwisk, mówiąc ogólnie o epidemiologach, którzy im doradzają, taka postawa nie pozwala zweryfikować, nie pozwala dyskutować. Jeśli byłaby jakaś praca naukowa, na którą rząd by się powołał, można by ją podważyć, można by z nią dyskutować. Tak nie zostało zrobione. To są tylko ogólni epidemiolodzy. I zostaje wykonane działanie, które będzie miało tragiczne skutki dla naszych dzieci. Nauczanie zdalne, którego doświadczyliśmy już w ubiegłym roku szkolnym, było katastrofą. Oczywiście na poziomie naukowym udało się osiągnąć to i owo. Natomiast na poziomie życia społecznego, na poziomie zdrowia psychicznego i fizycznego, to była katastrofa. Dla młodych ludzi ta atmosfera lęku i niepokoju najwyraźniej, jak twierdzą czołowi naukowcy, którzy zajmują się medycyną, jak również praktycy, lekarze praktycy, najwyraźniej niepotrzebna panika, ta panika, którą się wzbudza, ma oczywiście katastrofalny wpływ na psychikę. Panika, zamknięcie w domu i całe dnie przed komputerem. Taki los gotują naszym dzieciom nasi rządzący. Panika. Cały dzień przed komputerem, brak ruchu, brak normalnych relacji z rówieśnikami. To jest zbrodnia na naszych dzieciach. To jest zbrodnia na naszych dzieciach, która zostanie osądzona najpóźniej na sądzie Bożym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.